spadło trochę śniegu, ale tutaj nasza ekipa greenkeeperów super przygotowała boisko i mamy tą możliwość, że trenujemy na pełnym wymiarowym, naturalnym boisku, co myślę, że w tych warunkach nie jest normą w innych klubach i jest to dla nas pewnego rodzaju handicap, że możemy trenować w takich warunkach. Także jest początek tygodnia i na pewno nie przeszkadza nam to w przygotowaniu do meczu z Ruchem, który mam nadzieję, że wygramy. Co? Jak? Takie mocno dziwne. Oni tak się dała. Ciepłe? Ciepłe. No to najważniejsze. Nie, no to najważniejsze jak ciepłe. Andrew, co dzisiaj robimy? Piłki, zmiana i jeszcze raz, czyli to 6 minut będzie. 12 ludzi, 3 gry na utrzymanie, dobra intensywność, to powinno być stabilne boisko. Brawo, brawo! Dawaj, tempo! Kip! Brawo! Zakładamy sobie, że tam gdzieś granica będzie prezentuje widziany. So yeah, we have this tradition, which I think is really nice, where we give presents to each other. We got this cup with the names of one player, and no one knows except you what player you get, so it's kind of a secret until you give the present, so then you will find out who you get the present from. For Christmas, I think it's important to have, you know, your friends and family, and also in the team to show that you care and to give presents. So I think this is very good for the team. Ha ha.
Panowie, z tego akurat gramy mecz na Rekowie, za co nie będziemy wręczać, ale po powrocie się z Tochowy wręczymy sobie drugi prezent. Ty chciałeś tego tą nową teję, tak? Piątkę bezwieść. No, bezwieść, dobra. No, to mi powie, możesz. Dobra, dobra. Aktualnie reprezentacja Polski Kobiet przygotowuje się już do ostatniej kolejki Ligi Narodów. Rozgrywamy dwa mecze z Ukrainą i z Grecją. Mecz z Ukrainą jest w Rzeszowie, aczkolwiek w Krakowie, a konkretnie tutaj w bazie treningowej Krakowi znaleźliśmy miejsce dogodne, żeby przede wszystkim zrealizować nasz plan treningowy, ponieważ potrzebowaliśmy dobrej jakości płyty, a o tej porze roku na pewno nie jest łatwo, więc myślę, że bardzo duża pomoc w kwestii organizacji tego zgrupowania, bo jednak boisko bardzo dobrze przygotowane. No a gramy jednak w grudniu, więc to ma ogromne znaczenie i mamy możliwość przygotowania się. Także to było dla nas kluczowe i stąd już jutro będziemy wyjeżdżać do Mielca, gdzie w Stalowej Woli w piątek rozegramy swój mecz z Ukrainą. Później za kolejne 3 dni gramy już ostatni z Grecją w Sosnowcu i tak będzie wyglądało podsumowanie tego roku, jeżeli chodzi o reprezentację Polski Kobiet. Miło jeszcze raz. Dziękuję bardzo. I zapraszamy tak do zdjęcia. Tak? Aktualnie jesteśmy na zgrupowaniu w Krakowie. Bardzo miło mi gościć tutaj na obiektach Krakowi. Jestem wychowanką tego klubu, więc to dla mnie bardzo duże znaczenie. Jesteśmy przed ostatnimi meczami w Lidze Narodów z Ukrainą i Grecją. I myślę, że wszystko dąży do tego, żebyśmy awansowały do Ligi Narodów, a później na Euro. Mam ogromną nadzieję, że w Krakowie również powstanie sekcja kobieca, grająca na najwyższym poziomie w Polsce, a nawet i na tych poziomach europejskich, czy to w Lidze Mistrzyń, więc gorąco trzymam za to kciuki i jestem bardzo otwarta, żeby wesprzeć tutaj tą piłkę kobiecą w Krakowie. A gracie turniej? Masta, masta. Ej, spokojny, spokojny. Drodzy kibice, bardzo dziękujemy, że tak się licznie już zebraliście. Oczywiście nie musicie na mnie patrzeć, możecie nadal rzucać się śnieżkami. Już za jakieś 5 minut, z tego co dostałem z ostatnich informacji, będą tutaj nasi zawodnicy, będą nasi hokeiści. Będziemy rozdawali nagrody, będziemy mieli prezenty i jeszcze raz gorąco zachęcamy do tego, żeby już jutro wybrać się na mecz. Mamy dzisiaj specjalną ofertę z okazji dzisiejszego zapalenia choinki. Nasz przedświąteczny przedsmak świąt. To jest akcja, którą dzisiaj organizujemy specjalnie dla kibiców Krakowi. W obliczu zbliżających się świąt zapalimy naszą pierwszą biało-czerwoną choinkę. W przyszłym roku będzie ona bardziej okazała, w tym roku zaczynamy od mniejszej. Także liczymy. Raz, dwa, trzy. To jest pierwsza choinka odpalona w 2023 roku i chciałabym, żeby ta świąteczna choinka stała się już naszą tradycją i corocznie, żeby ta choinka była. Na to, że to jest doskonały pomysł,
jest dowód w postaci aury, która nam towarzyszy. No, nie przypuszczałabym, że 2 grudnia taka piękna zima w Krakowie się zrobi i ta choinka jeszcze bardziej będzie się wpisywała w nastrój świąt, które się wielkimi krokami zbliżają. Chrystus się rodzi nas, oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlę tak krękają, czuda, cuda ogłaszają. Także jeszcze raz wszystkim Państwu życzę, pewnie będzie okazja, ale tym, których nie będę widzieć, życzę zdrowych, wesołych świąt, wszystkiego dobrego, a ta choinka jest symbolem naszego oczekiwania na święta. Życzymy wszystkiego dobrego na święta i wesołych świąt dla wszystkich kibiców Krakowi. Pozdrawiamy. Nowego roku. Od zawodników Komar Krakowi hokeistów. Duży na pewno szacunek dla wszystkich, co pomogli, żeby to spotkanie się odbyło. Uważam, że tak jak już mówiłem wcześniej, że spotkanie, które odbywało się dzisiaj na tej murawie, było, uważam, że na najlepszym boisku, jakie mogło być do tych warunków, które ostatnio panują w Krakowie, więc uważam, że warunki poza boiskiem były naprawdę ciężkie, a to, co wydarzyło się na murawie, to naprawdę szapoba, bo to boisko nie było naprawdę aż tak bardzo złe, na co mogłaby wskazywać pogoda. First time from the long time, you are not on the pitch. How does it feel? I feel good because I can see like different side, like how they will play, and I believe that they will win today. Yeah. Panowie, a spróbujcie tego nie wygrać. Spróbujcie.
Przed meczem byliśmy bardzo zdeterminowani, żeby dzisiaj wreszcie wygrać, zainkasować 3 punkty i no taki był plan i ten mecz tak nam się układał, bo strzeliliśmy bramkę, można powiedzieć, mieliśmy kontrolę nad meczem, ale piłka nożna jest nieobliczalna, w ułamku sekundy wydarzyła się sytuacja, która kosztowała nas stratę bramki i stratę zawodnika, no i zaczęły się, można powiedzieć, trochę nasze problemy. Największym tym problemem to było to, że daliśmy sobie strzelić bramkę do szatni, bo gdyby to na 1-1, gdybyśmy zeszli do szatni i spokojnie się tam przegrupowali, ułożyli, to kto wie, jakby to jeszcze wyglądało. Natomiast no, w drugiej połowie musieliśmy cały czas gonić wynik, myśmy ten wynik 3 razy dogonili, natomiast no, duża niefrasobliwość przy traconych bramkach i to nas boli, ale ja dzisiaj chłopakom w szatni powiedziałem, że duży dla nich szacunek za to, że w tak trudnym meczu, w tak trudnych warunkach, grając 60 minut w dziesiątkę, potrafiliśmy 3 razy wyjść z opresji i no i mamy punkt. No. Yeah!
Okay guys, important point. Three goals in one half, guys. Goniący mi ten wynik, więc na pewno podłączały nas w dalszym ciągu o to, co walczyliśmy w całym meczu, czyli o zwycięstwo, bo dzisiaj chcieliśmy wygrać, a nie zremisować, więc te bramki podłączały nas tak jakby pod zwycięstwo, ale niestety ten ostateczny plan nie został zrealizowany i to jest najważniejsze.